Cześć, ja jestem Kuba Sołtys i dzisiaj opowiem Wam o procesie MLOps, czyli o procesie, który definiuje wszystkie etapy budowania rozwiązań machine learningowych, od eksploracji danych, po trenowanie modelu i wreszcie deployment. Jakby całym korem naszego rozwiązania będzie tutaj platforma Kubeflow. Platforma Kubeflow jest open source'ową platformą tworzoną przez Google. I bazuje ona na Kubernetesie, co jest jego dodatkową zaletą, ponieważ możemy później tą platformę rozszerzać o dodatkowe komponenty, co pokażę i co użyjemy w dalszej części mojej prezentacji. Kubeflow posiada dodatkową tą zaletę, że możemy ją wydeployować praktycznie w dowolne miejsce, gdzie możemy zainstalować Kubernetesa. I tutaj możemy Kubeflow zainstalować on-premise, możemy również zainstalować na dowolnej platformie chmurowej, na przykład na chmurze Amazona, Microsoftu, na Azure, oczywiście na Google Cloud. No i jeśli chcemy sobie przetestować lokalnie na naszym laptopie, możemy Kubeflow zainstalować na Kubernetesie, na Minikubie. Platforma Kubeflow daje nam wiele gotowych komponentów i funkcji. Między innymi mamy tutaj od razu uwierzytelnienie za pomocą DEX-a, dzięki czemu możemy od razu się zintegrować z naszym AD. Dodatkowo mamy mechanizm namespace'owania, możemy tworzyć namespace'y dla naszych zespołów, które są odizolowane od siebie. Dodatkowo cała platforma Kubeflow bazuje na Istio, więc mamy tutaj dodatkowe kwestie security, na przykład mamy Mutual TLS-a w połączeniach między podami na naszej platformie. Jeśli chodzi o workspacy, to głównym miejscem do pracy dla analityków na platformie Kubeflow jest Jupyter Notebook. Dla każdego zespołu możemy utworzyć Jupyter Notebook Server. Zaletą jest tutaj to, że dla każdego zespołu możemy użyć innego obrazu dockerowego do utworzenia takiego środowiska, co jest bardzo przydatne. Przykładowo u nas jedne zespoły używają środowiska Pythonowego i możemy dla nich przygotować obraz dockerowy, który zawiera wymagane biblioteki i frameworki Pythonowe. Inny zespół natomiast używa środowiska Rowego i taki też obraz też możemy dla nich przygotować. Kolejną zaletą jest to, że dla danego notebook serwera możemy ustawić kwotę, czyli możemy zdefiniować, ile zasobów może wykorzystać jeden zespół, a ile zasobów może wykorzystać inny zespół. Dodatkowo analitycy sami mogą definiować swoje środowiska. Przykładowo u nas analitycy mogą definiować pliki konfiguracyjne, które na przykład zawierają listę bibliotek Pythonowych, których potrzebują użyć w danym środowisku. Następnie komitują taki plik do Gita i następnie przez Jenkinsa jest budowane całe środowisko Pythonowe, obraz dockerowy, który następnie jest używany na platformie i jest wykorzystywany przez dany zespół analityczny. Trenowanie modelu. No tutaj na platformie możemy mieć kilka podejść. Takim podstawowym podejściem jest użycie Jupyter Notebooka, czyli po prostu analitycy mogą sami w Jupyter Notebooku budować i trenować modele machine learningowe. Bardziej zaawansowanym podejściem jest użycie Kubeflow Pipelines. Kubeflow Pipelines jest to taki bardziej zaawansowany mechanizm, który pozwala automatyzować proces budowania modelu. I tutaj możemy zdefiniować kolejne stadia budowania modelu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że w każdym stadium budowania modelu możemy wykorzystać inny obraz dockerowy. Czyli na przykład pierwszym stadium budowania modelu może być przygotowanie danych, drugim trenowanie, trzecim jakaś ewaluacja modelu. I na każdym stadium tego procesu możemy użyć innego obrazu dockerowego. Czyli na każdym etapie możemy używać zupełnie innego środowiska.
po każdym etapie, czyli na przykład po trenowaniu modelu, możemy wypluwać dodatkowe artefakty, na przykład metryki, wykresy. No i po trenowaniu modelu oczywiście takim artefaktem będzie wytrenowany model. Wszystko to jest zwizualizowane w Kubeflow, czyli mamy pokazane, jak wygląda cały proces na takim diagramie. Dodatkowo możemy też obejrzeć artefakty, które wytworzyliśmy, czyli na przykład metryki. Kolejnym ważnym elementem platformy jest miejsce, gdzie możemy przechowywać wytrenowane modele i je wersjonować. Kubeflow posiada wbudowany store metadanych, jednak nie jest on zbyt rozbudowany. Dlatego wykorzystaliśmy to, że całość jest postawiona na Kubernetesie i użyliśmy frameworka MLflow, który jest dużo bardziej rozbudowany. Ponieważ MLflow sam w sobie nie posiada mechanizmu ról i namespace'ów, to zdecydowaliśmy, że dla każdego zespołu postawimy osobną instancję MLflowa, tak żeby każdy zespół niezależnie mógł wersjonować swoje modele. Repozytorium modeli MLflow jest bardzo rozbudowane. Przede wszystkim pozwala na zapisywanie i wersjonowanie modeli. Dodatkowo modele te możemy porównywać ze sobą. Możemy również do modeli zapisywać metryki i różne dodatkowe wartości, na przykład wykresy, obrazy itd. To, co daje nam dodatkowo MLflow, to również zarządzanie cyklem życia modeli, czyli oprócz samego wersjonowania możemy decydować, na którym środowisku znajdzie się dany model, przykładowo na testowym albo produkcyjnym. MLflow jest również bardzo przydatny, jeśli chodzi o deployment. MLflow stanowi taką jakby abstrakcję nad różnymi typami frameworków. I tutaj przykładowo w MLflow możemy obudować różne typy modeli, na przykład modele TensorFlow, modele PyTorch albo scikit-learn. Jest to dodatkowa zaleta, ponieważ dla kolejnych wersji modeli możemy wykorzystywać różne typy frameworków. Natomiast API MLflow jest generyczne, więc możemy raz się zintegrować z danym typem modelu, a potem możemy swobodnie eksperymentować z różnymi typami frameworków. Jeśli chodzi o zdefiniowany deployment, to tutaj u nas jakby mamy dwa typy modeli. Czyli model batchowy, czyli taki, który po wytworzeniu generuje predykcje, jakieś scoringi, które później są zapisywane w bazie danych i dopiero później wykorzystywane, na przykład produkcyjne, przez inne mikroserwisy. Drugim typem takich modeli jest model real-time'owy, czyli po prostu taki, który wystawia API albo konsumuje eventy i generuje predykcje w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o modele batchowe, to tutaj cały proces zaczyna się w Jupyter Notebooku. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy tutaj użyć Kubeflow Pipelines, ale uprośćmy trochę sytuację, załóżmy, że analityk buduje i trenuje model w Jupyter Notebooku. Następnie taki model jest logowany w repozytorium modeli MLflow. Następnie model jest analizowany przez na przykład senior analityka, który na przykład decyduje, że model jest wystarczająco dobry, żeby pójść na przykład żeby wygenerować scoringi produkcyjne i przepina taki model na production, prawda? Więc takiego modelu możemy użyć produkcyjnie. Następnie taki model może być użyty już do wygenerowania predykcji. W naszym przypadku używamy dodatkowo Jenkinsa ze względu na interfejs graficzny, który może być wykorzystywany przez analityków. I tutaj tak naprawdę Jenkins pobiera model z MLflowa, wyszukuje, który model jest ustawiony, która wersja modelu jest ustawiona jako produkcyjna i następnie używa tego modelu do wygenerowania scoringów i predykcji, a finalnie zapisuje te predykcje do wybranej bazy danych, które te predykcje mogą być następnie wykorzystywane przez jakieś mikroserwisy. Drugim typem modeli jest model real-time'owy. Generalnie początek procesu budowania modelu zaczyna się bardzo podobnie.
Analityk buduje, trenuje model w Jupyter Notebooku, może również oczywiście użyć Kubeflow Pipelines. Następnie model jest logowany do repozytorium modeli. No i następnie jakiś drugi analityk może zdecydować, czy dany model jest wystarczająco dobry, żeby pójść na przykład na środowisko testowe. Mamy tutaj dodatkowy kawałek kodu Pythonowego, który oczywiście jest opublikowany na podzie kubernetesowym, który śledzi takie zmiany w MLflow. Jeśli zauważy taką zmianę, to publikuje taką zmianę do Gita, co oczywiście triggeruje build w Jenkinsie. Jenkins pobiera sobie ten model i zaczyna budować obraz dockerowy, który zawiera w sobie model MLflow. Pod koniec procesu budowania modelu również generuje deployment helmowy. Mamy tutaj w procesie dodatkowo jeszcze jeden komponent, który nazywa się Argo CD. I Argo CD to jest tak naprawdę taki komponent GitOpsowy, który pozwala porównywać konfigurację deploymentów w Kubernetesie i w tym, co mamy w Gicie. Jeśli Argo CD zauważy, że deployment helmowy się zmienił, to może automatycznie opublikować nowy obraz dockerowy na wybrane środowisko. I tak tu w tym przypadku się dzieje. Nowo zbudowany model jest wychwytywany przez Argo CD i jest instalowany na środowisku testowym. No i możemy tutaj już zacząć proces integracji z modelem. Model może być konsumowany przez inne mikroserwisy. Jeśli model jest wystarczająco dobry oczywiście i później jeśli już się zintegrujemy, to oczywiście taki obraz dockerowy z wybranym modelem możemy wysłać do publikacji na środowisko produkcyjne. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja prezentacja. A jeśli interesują Was tematy związane ze sztuczną inteligencją, zapraszam na mój kanał YouTube. Cześć!